Cześć kochanie, oczywiście niewymalowana, więc zaczynamy vloga. Jakby to powiedzieć, właśnie próbowałam złożyć coś z tego, co wcześniej nagrałam i uwierzcie mi, chyba straciłam parę dobrych plików, ponieważ nie dało się z tego nic złożyć, a pokazywałam wam tam, jak byłam na meczu Wisełki w drugi dzień świąt i tak, wiem, z czasem super. Mamy niedzielę, ja mam dzisiaj wolne. Niestety wolne, wolne i nie mam żadnych planów. Niestety tak się czasami złoży, że ma się wolne i się nie ma planów, więc dzisiaj stwierdziłam, że będę odpoczywać. Jak widać, nawet włosy mam w nieładzie. Przez to, że ostatnio pracuję dość mocno na ranne zmiany. Tak, ostatnio mi tak tutaj cały czas coś wychodzi, ale nieważne. Bardzo wcześnie wstaję, dzisiaj się obudziłam po 6 zaraz. I wiecie co, taka jestem nieżywa. Wieczorami grzecznie idę spać o 21. No, a jest już 12. Więc dla mnie czuję się, jakby to było środek dnia, a tu jest dopiero 12. No, niestety na pewno nie przyniesie to, co bym chciała. Dobra, muszę odebrać telefon. Odezwa się potem. No i dobra, wróciłam właśnie. Musiałam porozmawiać jeszcze przez telefon. No, tak jak mówiłam, zero planów na dzisiaj, ale postanowiłam zacząć znów nagrywać, ponieważ dawno nie było filmu, ale tak jak wam mówiłam, filmy mogą być dość nieregularne. No niestety, tak bywa jeszcze, że mogą być dość nieregularne, ponieważ muszę się znów przyzwyczaić, no i takie tam. Musicie mi wybaczyć, ale staram się wracać, więc myślę, że będzie ok. Mamy już po 12. W sumie, że jest pół do pierwszej. Ja chyba się wymaluję, żeby troszkę ludzi zacząć przypominać. Wymaluję się i zobaczymy, co dalej. Czekam, aż Marzena wstanie. Może gdzieś pojedziemy, bo jest naprawdę śliczna pogoda i żal siedzieć w domu. To na pewno. Tak. Ale niestety nie ma się zawsze tego, co by się chciało. I ja nie mam tego, co bym chciała, więc cieszmy się z tego, co mamy. Koniec. Dobra, kochani, ja kończę właśnie i biorę się za make-up, żeby jakoś wyglądać, przestać straszyć w ogóle. Tak. Obiecuję wam, następny raz będzie kino. Człowiek wymalowany inaczej się czuje i inaczej wygląda. No, już mamy pierwszą, więc nawet szybko mi poszło. I cóż, dalej bez planów. To jest normalnie masakra. Ale niestety, tak jak mówiłam, nie można mieć wszystkiego, co się chce. Czasami też trzeba odpocząć. Wiecie co, dawno nie miałam takiego właśnie dnia, że takiego wolnego, bo wolnego. W sensie wolnego i zero jakichś tam dziwnych rzeczy. Takiego po prostu, że mogę sobie posiedzieć i po leniu chować. Chociaż już wam powiem szczerze, mnie nosi, więc pewnie jeszcze coś dzisiaj wymyślę, bo odzwyczaiłam się od tego. Jutro na przykład też mam wolne, ale jutro tak, muszę jechać do urzędu w końcu. W końcu muszę się, wiecie co, rozliczyć z urzędem. No, w końcu przydałoby się. Jest 23 kwietnia, a jeszcze nie złożyłam PIT-u. Więc jutro jadę z rana złożyć PIT, potem jadę... gdzie? A, do sklepu z grami, bo muszę coś zobaczyć. I do lekarza chyba jadę jeszcze na 17, jak się wyrobię. Takie mam plany. Żyję, powiem wam szczerze, przyszłym tygodniem. Nie lubię tak odliczać dni. Ale jeszcze 4. Byle do czwartku. W czwartek kończę wcześniej pracę i potem po prostu widzę się ze znajomymi i nie mogę się doczekać. Dobra, kochani, to ja kończę. W takim razie odezwę się do was, jak coś się wydarzy. Więc nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy to będzie już. Cześć, kochani. Mówiłam wam, że pewnie odezwę się do was
Dopiero następnego dnia, tam tylko dałam przebitkę, jak byłam z Marzenką i z Tośkiem. Poszłam do Marzenki akurat, więc wzięliśmy jeszcze psa. A dzisiaj widzieliście, że byłam w urzędzie i powiem wam szczerze, że dojazd do urzędu... Właśnie SMS-a dostałam, ale to za chwilkę. Że dojazd do urzędu zajął mi dłużej niż sam urząd. Tak, jest 23 kwietnia, się w końcu złożyłam zeznanie podatkowe. Brawo ja. Tak, jakoś tak nie umiałam się zebrać. Mam zwrotu całe 2 złote, więc wiecie, szał ciał do 5 nie zwracają. Ale najważniejsze, że miałam 36 zł ponad 1% podatku i mogłam oczywiście dać tak, jak co roku ja daję na hospicjum Świętego Łazarza tutaj w Krakowie. Więc w tym roku oczywiście również dałam. Tyle się cieszę. I tak naprawdę powiem szczerze, że tylko po to jechałam, bo chciałam dać ten 1%. Pamiętajcie, żeby dawać 1% i samą mu wybierać cele, a nie żeby państwo wam wybierało. No, teraz właśnie wróciłam z urzędu, jest 9:40 już. Kupiłam jeszcze wodę, bo teraz przeszłam na wodę. Okazał mi pewna osoba zejść z Żywca, bo to jest nic nie daje ta woda, więc dzisiaj mam piwniczankę, żeby mi dała jakieś minerały. Dobra, sorry, muszę znowu odebrać telefon. No i cześć kochani, ja właśnie wróciłam do domu, bo jak wiecie miałam telefon i mnie chwilę nie było, to będzie znów taki bardzo, bardzo łączony urok. Jak widzieliście, byłam u Marzenki, pieseł był, a mój kot właśnie, ostatnio lubi tam leżeć. A ja jeszcze nie mam firanek ani nic, no ale to czekam, aż tatuś mi przykręci w końcu. Jak się nazywa? Czekajcie. Karnisz. Tak. I ten dzisiejszy dzień będę pewnie kończyć. Nagram wam coś, jak będzie się coś działo. Pewnie już nie dzisiaj, bo już jest po 16, o 17 ja zaczynam ćwiczyć, więc potem już będę taką... No. Więc pewnie jutro się do was odezwę, jak będę po pracy. Co i jak. No i kończę dzisiaj, kochani. Do zobaczenia pewnie w kolejnym dniu. Hej dzióbki, w nowym samochodzie jesteście pierwszy raz w tym miejscu. Wiem, że pewnie hurczy, ale właśnie mi klimatyzacja chodzi, bo jest, wiecie, jest taki. Tak, upadliście niestety, sorki. Jest 27 stopni. Ja muszę mieć kurtkę, bo mam tylko na ramionczkach, bo jadę z pracy, a wymyśliłam, że dzisiaj są imieniny taty i na prezent jadę do niego. Jadę mu złożyć życzenia, jest po 16:06. Na szczęście w Skodzie mogę sobie wszystko popatrzeć. No, jest po 16, więc czekajcie, zdążę na tym zielonym. Czekajcie, bo muszę przyspieszyć. Uj, nie zdążę. Znaczy, ups, nie zdążę. No, więc wymyśliłam, że w ramach prezentu po prostu do niego przyjadę i mu złożę życzenia jako dobra córeczka tatusia. Więc jadę, jestem po pracy, właśnie skończyłam, muszę nadrobić, bo jutro wychodzę z pewnych względów godzinkę wcześniej z pracy. Więc dzisiaj musiałam wyjść trochę później niestety, bo muszę nadrabiać ten czas, co mi jutro nie będzie. No i więc jedziemy, jest piękna pogoda, jest środa, więc tak chwilę się nie odzywałam, ale wiecie co, no, u mnie się nic takiego nie dzieje ciekawego. No, teraz wymyśliłam, że właśnie nie mam okularów ani nic, ale kij jadę, znaczy przeciwsłonecznych oczywiście, ale jadę. Klimę włączę, mogę jechać. Dobra kochani, to się odezwę, pewnie będę już o rodziców szybciutko. Bo ja do nich może na godzinkę jadę, muszę wrócić, bo muszę poodkurzać, bo jutro od razu po pracy właśnie jadę gdzieś. Nie, jadę po prostu. Ma się swoje plany. No, dobra kochani, kończę. Stoję na światło, się denerwuję. A tak tu muzykę włączę. I będzie, i jako taką. Hej kochani. Ja właśnie wracam od rodziców. Jest prawie 7. Szybko mi zleciało. Nawet nie wiem kiedy. Ale tylko chwilkę byłam u rodziców i jadę, bo jutro do pracy. Czekajcie, muszę ruszyć.
A jutro do pracy trzeba iść na 7, a trzeba wstać wcześniej, bo po pracy od razu jadę. I to właśnie takie latanie szybkie. W piątek znów na 6 i w sobotę pracuję, a potem po pracy w sobotę do Marzenki jadę. Znaczy idę do Marzenki z Marzenką, idziemy, Marzenka ma jutro imieniny, a w sobotę je obchodzi, więc trzeba je dobrze obejść. I powiem wam szczerze, dzisiaj się zorientowałam, że w poniedziałek już jest 30 kwietnia i już maj. Jeszcze myślałam, nie wiem czemu, ubzdurało mi się, że cały przyszły tydzień to jest maj. To jest kwiecień. A to już maj. Więc tak naprawdę w przyszłym tygodniu, no jutro mam króciutką zmianę, bo jutro na 7 do 13, to całe 6 godzin. Potem mam chyba dłuższy piątek, bo 9 godzin od 6 do 15 i sobotę też mam od 6 do 15. Niedziela wolna, w poniedziałek mam na 6 albo na 7. Już nie pamiętam. No i oczywiście wtorek wolny. W środę pracuję, czwartek wolny, w piątek mam króciutką zmianę, bo sobie przed urlopem zrobiłam krótką zmianę. No i od piątku urlop, tydzień urlopu. No niestety chyba raczej nigdzie nie jadę. Miałam w planach pojechać, ale niestety plany jak to plany nie zawsze wychodzą, więc niestety nigdzie nie jadę, miałam jechać nad morze, ale no niestety, ale może kiedy indziej, zobaczymy co będę robić. I co? Nie mogę się doczekać urlopu, naprawdę, powiem wam szczerze, wolnego. No dobra, kochani, ja wracam. Może się trochę na... Dzisiaj, aha, jeszcze jedno chciałam wam powiedzieć, wiem. Dzisiaj tak naprawdę pierwszy raz poczułam, co to jest mieć klimatyzację w samochodzie. Wiecie o tym, że ja w Hondzie nie miałam klimatyzacji. Dzisiaj było 27 stopni w Krakowie. I było tak, jeszcze samochód mi stał na... tak częściowo w słońcu, więc wyobraźcie sobie, że ja miałam chyba z 50 stopni w środku. I uwierzcie mi, że już wiem, co to znaczy mieć chwilę. I to jest bardzo fajne. No. Dobra, kochani, kończę. W takim razie do zobaczenia. Buziaki. Pa. Cześć, kochani. Dzisiaj ostatni dzień nagrywam. Mam nadzieję, że coś z tego złożę, bo dzisiaj chcę złożyć tego vloga. Tak, to jest taki, tak jak mówię wam, bardzo będzie skakany vlog. W sensie, no niestety, nie mam kiedy nagrywać teraz aktualnie. Wczoraj, przedwczoraj byli u mnie rodzice. Tatuś mi powiesił w końcu obraz. Mam karnisz, będę sobie zakładać dzisiaj firanę, czy to wypiorę. No i mam już pięknie, bo już mam listwy wszędzie. No i najważniejsze mam, jak jest tutaj, o, jak drzwi są, to tą listwę mam. I oczywiście jak rodzice pojechali, to co? Tak, kot. Burdel. Burdel też mam dzięki rodzicom. No, ale mi dużo pomogli, więc dzisiaj jest niedziela, a ja będę sprzątać. Tak. Dzisiaj ja będę sprzątać. Muszę sobie poukładać. Chcę sobie umyć podłogi, poodkurzać. No, teraz jest już 11, ja dopiero wstałam, bo wczoraj byliśmy, nie wiem, czy będzie mnie słuchać teraz, bo chodzę do kuchni. Wczoraj byliśmy na Kazimierzu. Aleśmy... Pierwszy raz tak szybko wróciłam z Kazimierza, w sensie z klubu, bo drugi już byłam w domu, ale wczoraj nie miałam jakoś tak... Wczoraj śmiałam się, że miałam problem egzystencjalny, wiecie? Więc miałam problem egzystencjalny, więc nie chciało mi się bawić jakoś tak bardzo. No dobra, ja sobie zrobię śniadanko, jajeczniczkę i się odezwę do was, jak nastawię pranie. Bo ono mnie ruszy, że muszę się ruszyć, bo miałam tylko godzinę, żeby powiesić. Dobra, robię sobie bardzo zdrowy boczek do jajecznicy. Cześć, kochani. Jest już dość późno, ale nie wiem, która godzina jest tak naprawdę. Koło 5? Dobra, jest za 6:10. Oficjalnie zrobiłam już salon. W sensie już mam wszystko tak, jak chciałam. Czyli obraz i w końcu, nie wiem, chyba tego nie widzicie, firankę widzicie i firanki, tak, ja jeszcze odkurzam.
Jedyne co jeszcze, no to trochę muszę zagospodarować ten segment, ale to też czasem będę, więc spoko. I co jest jeszcze fajnego? Lampa? Świeci. Mam światło. Mam wszystko już w salonie. No i tyle, ja właśnie kończę sprzątać. Tak naprawdę już zostało mi tylko odkurzenie i umycie podłóg, więc to jest już minuta 5. Więc bardzo się cieszę, 6. Ale tak się postarałam troszeczkę. Tak, w końcu mam swój salon, tak jak chciałam. Bardzo się cieszę. Kończę tego vloga, kochani, który jest bardzo, bardzo skoczny, bym powiedziała, bo skaczymy z tematu na temat z dnia na dzień. Ale mam nadzieję, że chociaż taki też Was zadowoli. Postaram się lepiej już nagrywać. Nie za długo zaczynam urlop. Nie będę nic ciekawego robić oprócz mycia kuchni. Może gdzieś na krótką wycieczkę pojadę koło Krakowa. I tyle. Dobra, kochani. Tak, jestem dzisiaj bez make-upu, mam tylko rzęsy. Życie. W takim razie kończymy. Trzymajcie się słodko, do zobaczenia. Buziaki, pa.